Fernando Santos prawdopodobnie zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Już dziś o godzinie 13 prezes Kulesza ma ogłosić nazwisko nowego selekcjonera. Wszystko wskazuje na to, że zostanie nim 68-letni Portugalczyk, mający doświadczenie w prowadzeniu reprezentacji oraz klubów. Warto przypomnieć, że to on w 2016 roku wygrał Mistrzostwa Europy. Podobno w sztabie Portugalczyka mają znaleźć się Polacy, mianowicie Tomasz Kaczmarek i Łukasz Piszczek. A nowy selekcjoner ma na stałe mieszkać w Warszawie, nie jak to robił pewien inny portugalski siwy bajerant. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o wyborze PZPN-u. Czy według Was lepszą opcją byłby wcześniej przymierzany do reprezentacji Bento bądź Petkowicz? Nie zapomnijcie też zostawić suba, lajka i udostępnić tego materiału znajomym. Cześć!